To jest program Co w Sporcie. Zaczynamy. Maciej Wolny, witam państwa bardzo serdecznie. Witam również Daniela Kaniewskiego, menadżera sportowego, który jest moim państwa gościem. Danielu, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Słyszymy się, mam nadzieję, że zaraz cię również zobaczę. Zaczynamy naszą rozmowę o sporcie, o piłce nożnej przede wszystkim, ale zaczynamy od przystawki, bo oczywiście tematem głównym, tym sportowym dzisiaj mięskiem, będzie mecz reprezentacji Polski z Rosją w ramach przygotowań do Euro 2020. To spotkanie dzisiaj o 20:45. Porozmawiamy sobie o tym, jakie są przewidywania dotyczące tego spotkania, ale również jak poszczególni zawodnicy prezentują się podczas zgrupowania, jak prezentują się podopieczni Paulo Sousy. Ale zanim to, o tej przystawce, o której mówię, a również wielkim sportowym wydarzeniu, które za nami, czyli najpierw w czwartek finał Ligi Europy w Gdańsku, gdzie Villarreal zwyciężył w rzutach karnych z Manchesterem United, no a potem sobota to już finał Ligi Mistrzów i Manchester City Chelsea Londyn. Chelsea była górą 1-0 w tym spotkaniu. Zacznijmy od Ligi Europy, od Gdańska. Po tym podstawowym czasie gry, po dogrywce 1-1, rozstrzygnęło się wszystko w rzutach karnych. No i ja myślę, że ten finał zdecydowanie zapisał się w historii futbolu. Tak, oczywiście. Środa była naprawdę w naszym kraju. Mecz Villarreal. Ja powiedziałem chyba czwartek, tak? Że to było w czwartek, to było w środę, tak, przepraszam. W środę, tak. Nasza piłkarska środa. Więc mecz Villarreal z Manchester United pokazał, że nie zawsze faworyci muszą wygrywać mecz i stało się to w jednym, jak i w drugim spotkaniu, można powiedzieć śmiało. Villarreal bardzo dobrze zagrał taktycznie do zespołu Manchester United. Manchester jest sobie tego troszkę winien. My wszyscy byliśmy tak naprawdę, brakowało nam tego, co się działo na trybunach. Trybuny, co prawda, przypomnę, miały 25% publiczności, ale doping kibiców hiszpańskich, jak i angielskich był fantastyczny, jaki był również cały fantastyczny mecz dokończony po 120 minutach i serią rzutów karnych, gdzie wpadło 21 goli w rzutach karnych, więc mieliśmy naprawdę piękny spektakl, jeżeli chodzi o te rzuty karne, a powiem wprost, piłkarze wykonywali te rzuty karne perfekcyjnie. Były wykonywane po prostu wprost, jakby się przygotowywali po prostu do tego konkursu jedenastek. No dopiero właśnie ten pojedynek bramkarzy zdecydował w rzutach karnych o tym, kto zwyciężył finał Ligi Europy w Gdańsku. No i w Gdańsku to ważne też dla nas, że takie wydarzenie, właśnie takie emocje w mieście, w Polsce miały miejsce. I wspominałeś o tych kibicach. No ja byłem też pod wrażeniem, bo teraz często w sezonie, kiedy człowiek oglądał te spotkania, zerkał na to, co się na boiskach dzieje, no to z jednej strony niby normalne mecze, czy tam Ekstraklasa, czy inne ligi, Bundesliga, ale bez kibiców trochę to przynajmniej właśnie dźwiękowo jak trening. Natomiast podczas tych finałów, no już kibiców było słychać i właśnie o to w tym sporcie chodzi, o to chodzi podczas tych spotkań, żeby ci kibice dawali o sobie znać. Przechodząc do Ligi Mistrzów, trener Chelsea Londyn przecież na końcu jak mocno gestykulował do kibiców, pokazywał, dajcie nam jeszcze swoje wsparcie, dajcie nam swoje emocje, żebyśmy donieśli ten wynik do końca, do 90 minuty spotkania z Manchesterem City. No i do tego spotkania właśnie chcę przejść, do finału Ligi Mistrzów, który moim zdaniem w odróżnieniu od finału Ligi Europy, no w tej historii aż tak bardzo się nie zapisze. W statystykach oczywiście, ale sam przebieg spotkania trochę taki nudny, mało czystych sytuacji, bardziej takie rozgrywanie w środku pola, odbieranie tej piłki. Manchester City rozbijał się o obronę Chelsea. Chelsea kontratakowała i tych kilka kontrataków rzeczywiście było fajnych, spójnych, można było na tym zawiesić oko. Jak ty oceniasz to spotkanie? Chelsea Londyn, jak i trener Chelsea, wyeliminował wszystkie najważniejsze punkty zespołu Manchester City. Wszystkie aspekty, które odpowiadały za to, w jaki sposób jest mocny ten zespół, Chelsea wyeliminowała. Wyeliminowali, nie dali grać ogólnie Manchester City. Przy wyniku 1-0 dla Chelsea czekałem, kiedy nastąpi atak zespołu Manchesteru City. Ten atak nie nastąpił. Ten atak został wyeliminowany przez bardzo dobrze grający i taktycznie poukładany przez swojego trenera zespół Chelsea. Chelsea ten mecz wygrało z głową. Chelsea ten mecz wygrało zasłużenie. Należy im się naprawdę ten Puchar Ligi Mistrzów. Rozegrali to w głowie.
Guardiola chciał to rozegrać po swojemu, chciał iść na siłę, chciał iść na swoje nazwiska, wiedząc, że ma takich zawodników jak De Bruyne w zespole, wiedział, że ma Sterlinga, wiedział, że sobie świetnie poradzi z zespołem Chelsea i wygra ten mecz. Nawet się zastanawiałem, czy ten mecz nie będzie dwiema, trzema bramkami aż dla zespołu Manchester City, ale tak się nie stało. Zespół Chelsea, tak jak powiedziałem, zagrał bardzo mądrze, wyeliminował wszystkie aspekty, które przepowiadały za tym, że zespół Manchester City wygra ten mecz, tak jak wygrał Ligę Mistrzów. Danielu, to zostaje nam reprezentacja Polski, zostaje nam Euro 2020. Trwają przygotowania, kadra trenuje, są wewnętrzne gierki, a dzisiaj to spotkanie z Rosją. Towarzyskie, co prawda, no ale emocje na pewno będą. Na pewno dziennikarze, kibice będą śledzili to, co się dzieje na boisku. To, jak kadrę ułoży Paulo Sousa. Paulo Sousa zaskoczy składem, bo już słyszymy, że nie będzie Roberta Lewandowskiego, że nie będzie Szczęsnego w bramce. Jakie ty masz informacje? Informacje mam takie, że byłem na grze wewnętrznej reprezentacji Polski, która odbyła się w sobotę. Był to bardzo dobry mecz, który trwał 3 razy 20 minut. Trener Sousa strasznie stawiał na środku pomocy na Linettiego, jak i na Krychowiaka. Było to widać. Było, że stawiał również na paru innych zawodników, tak jak na Płachetę. Bardzo dobrze w tym wewnętrznym spotkaniu wystąpił Bednarek. Wiadomo, klasa Lewandowskiego jest nie do podważenia. Ja na chwileczkę ci przerwę. Mamy rozrysowane to, jak wyglądało to spotkanie wewnętrzne biało-czerwonych, jak wyglądały te składy, ten podział na czerwonych i niebieskich, bo w takich konfiguracjach, w takich roboczo nazwanych drużynach biało-czerwoni zagrali. Jeżeli możemy, pokażmy to zestawienie, to jacy zawodnicy na boisku się pojawili w takiej animacji dla państwa. I tu mamy to doskonale rozrysowane. Jeżeli możesz, kontynuuj twoje spostrzeżenia na temat właśnie tego, jak wyglądała ta gierka, jak wyglądali biało-czerwoni. Widzimy tutaj Lewandowskiego, którego zmienił później Świderski, po drugiej stronie Świerczok w napadzie. Co ty byś tutaj jeszcze dodał? Co cię zaskoczyło? Kto zaskoczył? Mamy tutaj dwa rozwiązania. System gry, oczywiście, jeżeli chodzi o defensywę i ofensywę. Proszę zauważyć, że czerwoni zagrali od samego początku trójką z tyłu, gdzie niebiescy grali czwórką z tyłu, tak? Dzisiaj nikt z nas nie wie, jakim ustawieniem zagra trener Sousa. Możemy, ja patrząc na Rosję, możemy zagrać czwórką z tyłu, ale na pewno moim zdaniem dzisiaj w tej jeżeli chodzi o zawodników grających defensywnie, na pewno zobaczymy dzisiaj Helika, to jest pewne. Na pewno zobaczymy tutaj moim zdaniem też również Piątkowskiego. Na pewno zobaczymy Bednarka. Tak myślę, że na pewno będzie Bednarek. Myślę, że Bereszyński jest na tyle silnym zawodnikiem w reprezentacji u Sousy, że może dzisiaj nawet nie wystąpić w tym spotkaniu. Myślę, że będzie chciał na pewno sprawdzić Puchacza. Bardzo dużo trener reprezentacji Polski zwracał uwagi. Pierwszy raz spotkałem się z czymś takim, żeby na grze wewnętrznej trener reprezentacji czy trener danego klubu był z zawodnikami na boisku. Był z zawodnikami, przesuwał tych zawodników. Widać, że chce wysoko grającego Glika. Widać, że chce zmienić tą reprezentację. Widać, że strasznie widzi, na boisku widzi Helika na pewno. Myślę, że też również Puchacz pokazał się z dobrej strony. Właśnie przy nim najczęściej był trener Sousa, akurat gdzieś tam koło niego. Powiem, śmialiśmy się w pewnym momencie, że Puchacz jak i Płacheta nie mieli gdzieś tam swobody biegania, bo gdzieś tam trener im przeszkadzał. Ale widzę to w ten sposób, że dzisiaj wyjdziemy z Świerczokiem w ataku. Być może zagra Kownacki, który bardzo dobrze grał. Przypominał mi w tej grze kontrolnej, przypominał mi strasznie Kubę Błaszczykowskiego. Więc i ten środek Linetti, Krychowiak, Jóźwiak po prawej stronie, Klich. Czy zagra dzisiaj Klich, to jest pytanie. Klich jest na pewno też punktem takim u trenera Sousy w składzie. A co z Zielińskim? Zielińskiemu, gdzie życzymy jeszcze raz wszystkiego dobrego, urodziło się dziecko, z czego wiemy i gratulujemy. Nie było jego na tym Czyli inne obowiązki na razie ma na głowie.
Inne obowiązki ma na głowie, ale myślę, że trener Sousa tutaj zagrał bardzo dobrą kartą i dał zawodnikowi wolną rękę. To jest dla niego bardzo ważny dzień w życiu. Na pewno ważniejszy nawet niż zdobycie Mistrzostwa Europy. Tak to nazwę, bo tego nie podważymy. W każdym razie oczywiście zabrakło w tym spotkaniu kontuzjowanych. To jest też ważne. Tak? Zabrakło Arka Milika, zabrakło Maćka Rybusa, zabrakło jeszcze, przepraszam, zabrakło jeszcze nam chyba dwóch zawodników w tym spotkaniu. Na pewno z tyłu nie mieliśmy takiego ustawienia, jakie mieliśmy w meczu z Anglią. I właśnie tutaj myślę, że też tutaj trener zapewne szuka jakichś lepszych rozwiązań. A tutaj cię dopytam, bo widzimy też to ustawienie, widzimy też tą różnicę, o której mówiłeś, że w grupie czerwonych była trójka z tyłu, w grupie niebieskich czwórką zagrali. No i teraz pytanie, jeżeli trener Sousa zdecyduje się na układ z trójką obrońców, to czy Glik znajdzie się poza składem reprezentacji wtedy? Dzisiaj podejrzewam, że może Kamila zabraknąć w zespole. Myślę, że lepszym zawodnikiem był od niego Janek Bednarek, który bardzo ładnie wyglądał. Nie wiem, co się dzieje z Kamilem, ale nie widzę jego stuprocentowej takiej dyspozycji, jaka była przed Euro i przed Mundialem, tak? Czyli przed Francją i przed Rosją. Brakuje mu tego takiej pewności. To jest moje zdanie. Wiadomo, że w meczu z Węgrami trener nie postawił na Kamila Glika, gdzie dzisiaj wiemy i mogę już państwu powiedzieć, że trener zrobił to specjalnie. On wymagał od zawodnika gry wyżej. Zawodnik nie zgadzał się do końca z jego koncepcją i nie grał tak, jak sobie życzył tego trener Sousa, więc dlatego jego zabrakło w meczu z Węgrami. Więc powiem tak, na pewno widziałem zgranie jednego, jak i drugiego zespołu, zrozumienie poszczególnych formacji. Te formacje gdzieś się przesuwały. Trener Sousa chce tak, abyśmy my grali obrońcami, którzy idą za pomocnikami i za napastnikami, którzy będą się cofali, ale również też linia ofensywna będzie pomagała defensywie, więc widać było inną grę reprezentacji Polski. A powiedz mi, bo to też ważne w kontekście reprezentacji Polski, jaka atmosfera między zawodnikami panuje, jaka atmosfera była podczas właśnie tych treningów, jak oni na siebie reagują, jak reagują na polecenia trenera, czy to jest współpraca taka koleżeńska, przyjacielska, otwarta, czy sztywne trzymanie się pewnych założeń, sztywne wykonywanie swoich obowiązków? Przebywałem na zgrupowaniu dwa dni. I powiem, że atmosfera jest dobra. Po sobotnim meczu kontrolnym z reprezentacją Polski był zespół Golec Orkiestra, który zagrał fajny koncert dla reprezentantów. Reprezentanci są tutaj, można powiedzieć, w gronie rodzinnym, z dziećmi, z rodzicami, jak i z żonami, z dziewczynami. Było widać zabawę, było widać uśmiech. Widać oczywiście jest, czyli zgra. Trener Sousa próbuje zrobić, on mówi, że to jest rodzina, to jest dom, w którym czyli możesz przyjść. Na razie mają komfortowe warunki. Powiedz mi jedną rzecz przed zakończeniem naszej rozmowy, ta zbliża się do końca nieuchronnie. Czy dzisiaj Polska pokona Rosję, czy ten wynik nie będzie miał większego znaczenia? Ja powiem tak, że nie patrzyłbym dzisiaj na wynik. Chyba bardziej bym patrzył na wynik z Islandią, bo myślę, że z Islandią to już będzie ostatni gwizdek, gdzie my musimy wystawić tą jedenastkę, która ma zagrać, bo już nie będziemy mieli czasu na jakieś mecze kontrolne. Proszę dzisiaj zauważyć, że dzisiaj o godzinie 24 trener Sousa musi wystawić 26 zawodników, aby zatwierdzić WF. Danielu, musimy tutaj postawić kropkę. Jeszcze tylko dodam słowa Stanisława Czerczesowa, trenera Rosji, który powiedział, że najważniejsze są Mistrzostwa Europy, ale to jeden z kroków, który prowadzi nas do celu. Polska jest groźnym, wymagającym przeciwnikiem. Gdyby zamienić Polskę na Rosję, to te słowa można by również włożyć w usta Paulo Sousy. Nie byłoby wielkiej różnicy. No i trudno się również z tymi słowami nie zgodzić. Bardzo serdecznie dziękuję ci za rozmowę. My trzymamy kciuki za naszych reprezentantów i za selekcjonera Paulo Sousę. Daniel Kaniewski, menadżer sportowy, był moim państwa gościem. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Do zobaczenia. Dziękuję państwu, dziękuję tobie.